Witam serdecznie w szybkiej porannej serii vlogów. Jeżeli chcesz krótkich materiałów, to bardzo dobrze trafiłeś, ponieważ staram się, by materiały odpalane o 7 rano, czyli właśnie ten, który w tej chwili oglądasz, miały nie więcej niż 20, góra 25 minut. Jeżeli chcesz sobie posłuchać czegoś dłuższego, zapraszam Ciebie o 15, wtedy staram się odpalać dłuższe komentatory, doskonałe do oglądania na przykład w tle w czasie pracy na komputerze lub wykonywania innych obowiązków jako radio. Tak ludzie bardzo często mnie oglądają i ja nie mam z tym nic wspólnego, chociaż bardziej to jest słuchanie. O 21 mam też nadzieję odpalić Plociuszka, czyli taką luźną serię, w której tak do poduszki warto sobie posłuchać. Tak się złożyło, chociaż nie jest to zasadą tego krótkiego vloga o 7 rano, że dotyczy on bardzo często tematów prawnych. Na przykład ostatnio było o tym, że różni ludzie szykują masowe pozwy w związku ze strajkiem nauczycieli i co ciekawe, wcale nie nauczycieli chcą pozywać. Zapraszam Ciebie do przejrzenia playlisty. Jest też bardzo często o ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak to nasz uciemiężony fiskalnie naród jest jeszcze bardziej uciemiężany, bo się nam dokręca śrubę podatkową, tylko się nazywa to, że to nie jest wcale zwiększanie podatków, tylko są jakieś nowe daniny, opłaty, składki, inne tego typu rzeczy. I nie inaczej będzie dzisiaj, ponieważ niejako pod osłoną tego, że my tu wszyscy Polacy oraz media bardzo mocno interesują się tak zwanym strajkiem nauczycieli, chociaż co wam to tak zwanym strajkiem nauczycieli, no to rząd odpala nam projekt, który ja bym określił jako wyższe emerytury, za to niższa pensja. I teoretycznie wszystko wygląda naprawdę wspaniale, bowiem jak pokazuje nam kalkulator na stronie mojeppk.pl/kalkulator, odpalony oczywiście z funduszy i rządowych, że się tak wyrażę, no to teoretycznie wszystko wygląda naprawdę super. Bowiem jeżeli zdecydujemy się pozwolić zabrać nam z naszej pensji marne kilkadziesiąt, tam powiedzmy 60 zł miesięcznie i no, w związku z tym nasz pracodawca również będzie musiał oddać państwu dodatkowe 45 zł, czyli w sumie my plus nasz pracodawca oddamy 105 zł miesięcznie, jeżeli będziemy tak oddawać przez 30 lat, no to dostaniemy, znaczy ja, my pracodawcy dostaniemy dodatkowe 1039 zł do emerytury. No w teorii wygląda super. Za marne kilkadziesiąt złotych można dostać tysiaka, za kilkaset złotych można dostać kilka tysiaków, a jak ktoś bardzo dobrze zarabia i będzie odkładał kilkaset złotych, no to hu hu hu, panie, tam to może nawet i się 10 tysięcy pojawić dodatkowych pieniędzy do emerytury, oprócz tego ZUS-u, oprócz tego wszystkiego, co mieliśmy do tej pory, jeszcze dodatkowe 10 tysięcy co miesiąc do emerytury, panie, przecież to jest Eldorado. No, teoretycznie. Wiecie, jak to mówił taki, taki raper, który był popularny kilka lat temu, Zeus, może kojarzycie, ja go strasznie lubię, ostatnio sobie przesłuchałem znowu jego płytki, on takie coś mówił, jak to w showbizie, wszystko niby silni, ważne, żeby dobrze wyszło na DVD. No to ja bym to troszeczkę sparafrazował, no jak to w showbizie politycznym, wszystko lśni, tyle tylko, że niestety na prezentacji w kalkulatorze, ponieważ to, co tutaj jest powiedziane, jest prawdą. Rzeczywiście. Płacąc kilkadziesiąt złotych, co miesiąc można dostać koło tysiaka, płacąc kilkaset, kilka tysiaków, a płacąc takie no koło tysiaka miesięcznej składki można dostać nawet 10 tysięcy. To jest wszystko prawda. Tyle tylko, że w tym całym systemie jest cała masa ale. A te cała masa ale sprowadza się do tego, że jest to program, który w podtytule mógłby brzmieć, czyli jak premier Morawiecki finansuje instytucje finansowe. Ponieważ tak ostatecznie, jak się te wszystkie ale
zsumuję, to jedynym bezsprzecznym beneficjentem tego wszystkiego, który na tym wszystkim zyska, będą instytucje finansowe, bliżej nieokreślone, na razie niewymienione, z nazwy, które będą te nasze i naszych pracodawców pieniądze mieć, będą nimi zarządzać, czerpiąc z tego niesamowite oczywiście korzyści finansowe, bo to znowu pójdą w dziesiątkę, może setki miliardów złotych Polaków pójdą do systemu bankierskiego, prawda? I oni będą bezsprzecznie z tego tytułu mieli korzyści. Natomiast czy na koniec dnia opłaci się to Polakowi, ale już na pewno, czy opłaci się to polskiemu przedsiębiorcy, no to już jest sprawa wątpliwa. I teraz, moi kochani, przechodźmy do szczegółów. Oczywiście tutaj jest mowa o pracowniczych planach kapitałowych, czyli to jest takie coś, co od 1 lipca już rusza w dużych firmach, w mniejszych firmach będzie ruszało za chwilę z automatu. Jesteśmy do tego zapisani wszyscy, co już powinno śledczych takich internetowych zmusić do niuchania. Jakby to było takie dobre, jakby to było takie super, no to by nas nie zapisywali z automatu, tylko kazali się nam do tego zapisać. No bo wszyscy by się chcieli do tego zapisać i nie trzeba by było stosować brudnych sztuczek. A brudna sztuczka z automatycznym zapisaniem polega na tym, że i to PiS mówił wcześniej, gdy Platforma Obywatelska robiła takie numery, polega na tym ta sztuczka, że ludzie są leniwi. I jak człowiek miałby się zapisać, to by mu się nie chciało i by się nie zapisał. Ale jak został automatycznie zapisany i musi się wypisać, musi coś zrobić, żeby się wypisać, to człowiek machnie ręką, dobra, panie, mam tylko kilkadziesiąt złotych, co to jest tam na 3 obiady w kebabowni, tam na penisa drążyć temat, nie będziemy się tym przejmować, nie? No właśnie. Dlatego tu jest sztuczka, więcej, ta sztuczka jest jeszcze mroczniejsza. Jak złożymy specjalne oświadczenie, że nie chcemy do tego PPK, nie, to nie jest dla nas dobre, my nie chcemy, to i tak za 4 lata automatycznie zostaniemy zapisani znowu i znowu będziemy musieli złożyć w odpowiednim terminie odpowiednie pismo. Jak na przykład zapomnimy, no bo za 4 lata kto będzie pamiętał, kto nam przypomni, że ja to już będę pewnie wąchał sobie jakieś kwiatki, mam nadzieję, że jeszcze nie od spodu, więc no kto to zrobi? No media, które tak chętnie biorą pieniądze od różnych instytucji finansowych za reklamę, no żeby te instytucje finansowe powiedziały, no kurde, wy tutaj tak chętnie dzięki od nas bierzecie, goldy, szekle, inne takie, nie wiem, many, złotówki, dolary, eurówki, za to, że tam reklamujecie nasze kredyty, inne tego typu takie rzeczy, a teraz nam chcecie odciąć źródełko finansowania w postaci pieniędzy polskiego pracownika, a nieładnie. Chyba się przestaniemy u was reklamować, także jasne, że żadne media głównego nurtu tego nie zrobią. Także to też jest kolejna sztuczka, która pokazuje już z automatu, zanim jeszcze człowiek to zaczyna analizować, że coś śmierdzi. Bo gdyby wszystko było cacy, to by nie stosowali brudnych sztuczek. I na czym to PPK polega? W teorii wszystko super. Jeżeli zdecydujemy się oszczędzać w wieku 30 lat, i nasza pensja to 2,5 tysiąca złotych brutto, no to możemy liczyć, że po przechodząc na emeryturę będziemy mieli miesięcznie 887 zł, jeżeli już te 3 tysiące na 30 lat to 1039, jeżeli 5 tysięcy zarabiamy brutto to już 1647 i to wszystko tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na marne zabranie nam z pensji 2%, a nasz pracodawca zdecyduje się nam dołożyć tylko 1,5%, to można zwiększać. My możemy zgodzić się, żeby nam zabierano nawet 4% z naszej pensji. Pracodawca też może się zgodzić dopłacać do systemu 4% pensji. W teorii wszystko wygląda super. No trochę gorzej wygląda to już na tych wyliczeniach kalkulatora, jak się człowiek nie ma 30. No wiecie, są kurde tacy ludzie, którzy już tą 30 skończyli. Na przykład ja mam 30 już jakiś czas temu za sobą, jeszcze nie mam 40, ale dobiegam do tej 40, no i a są tacy ludzie, którzy mają już na karku 50. I tutaj to już w ogóle robi się nieciekawie, bo jeżeli zarabiasz te 2,5 tysiąca złotych i masz 50 na karku, to dostaniesz marne 166 zł.
166 zł, no to już wygląda dużo gorzej niż 887, a 193, jakie dostaniesz zarabiając 3000, no to już jest w ogóle bida z nędzą, nie? A jak zarabiasz 5000, to 301, więc tu się w ogóle gra wygląda na niewartą świeczki, prawda? Jeszcze ciekawiej robi się, jeśli zdasz sobie sprawę, że tutaj w przeciwieństwie do emerytury, to wcale nie jest świadczenie nabyte, które raz na zawsze tobie się należy, ponieważ spełniłeś określone warunki, czyli byłeś zatrudniony, płaciłeś składki i dożyłeś wieku przejścia na emeryturę, a także cały czas żyjesz. W związku z tym pieniądze pobierasz. Nie. Tutaj te pieniądze będą stosunkowo wysokie, ponieważ będą wypłacane tylko przez 10 lat. Ok? Czyli jak przejdziesz na emeryturkę w wieku 60 lat, to będziesz dostawał pieniądze do 70. I tu się zaczynam robić powoli schody, albowiem średnia długość życia przewidywana nawet dla Polaków jest znacznie wyższa niż 70 lat. Dla Polek zresztą też. W związku z tym, w tym okresie naszego życia, w którym pieniądze będą nam najbardziej potrzebne, bo już będziemy niedołężni, już będziemy bardzo potrzebować leków, być może będziemy potrzebować jakieś opiekunki, inne tego typu rzeczy, no po prostu będziemy potrzebowali hajsiwo, no to w tym czasie jeszcze szlag nam trafi, bach, nie ma dodatkowych pieniędzy, czyli de facto obniży nam się emeryturka, prawda? No to już się robi troszeczkę nieciekawie. Jeszcze mniej ciekawie jest, jeżeli przekonamy się, że w tym PPK te pieniądze nasze będą tylko teoretycznie, podobnie zresztą jak w OFE. Może pamiętacie, ja pamiętam, bo wtedy byłem młody, takie wspaniałe reklamy takich różnych funduszy, typu na przykład Bogdan mówi bankowy, takie kupę pieniędzy wydawali na promocje w mediach, żeby się Polacy pozapisywali i obiecywali nam złote góry. Za te pieniądze, które były wpłacane do OFE, to mieliśmy potem mieć dostatnią emeryturę. No, a najpierw rząd Platformy Obywatelskiej zabrał nam zabrał nam część tych pieniędzy, uzyskując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że te nasze pieniądze wcale nie są nasze, a teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości dokończył i to tak zrobił, ale dał nam wybór. Te nasze pieniądze są całkowicie nasze i możemy zrobić z nimi co chcemy, pod warunkiem, że wybierzemy jedną z dwóch opcji, to i tak lepiej niż u Forda, no bo u Forda można było wybrać dowolny samochód pod warunkiem, że się wybrało czarny. A tutaj można wybrać, zrobić z tym pieniędzmi co się tylko chce, pod warunkiem, że się zdecyduje. Albo wrzucić te pieniądze w czarną dziurę ZUS-u, z której już prawdopodobnie nigdy tych pieniędzy nie zobaczymy, bo one tam, znaczy tych to na pewno, bo one natychmiast zostaną wydatkowane na bieżące potrzeby, prawda? Lub też przelać je do systemu bankowego, na takie indywidualne konta emerytalne, które teoretycznie będą nasze, teoretycznie są nasze, ale też nie możemy ich ruszyć przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Czy są takie nasze, ale nie do końca, ale za to są dziedziczne. Tak samo tutaj, te pieniądze niby są nasze, ale nie do końca. Ponieważ będzie można, bo jeśli pieniądze są nasze, to jesteś właścicielem, tak? Własność jest najpełniejszym prawem, jakie możesz mieć do rzeczy lub prawa. W tym wypadku pieniądze są traktowane jako rzecz. Czyli jeżeli te pieniądze byłyby naszą własnością, to moglibyśmy zrobić z nimi co chcemy. A tak nie jest. Pieniądze z OFE, pieniądze z tego, przepraszam, z tego funduszu, do którego będą wpłacane w ramach PPK, będzie można wypłacić tylko w dwóch przypadkach przed ukończeniem wieku emerytalnego. Pierwszy, jeżeli będziemy potrzebowali tych pieniędzy na wkład własny na mieszkanie, wtedy będzie można je wyciągnąć wcześniej, ale uwaga, będziemy musieli te pieniądze zwrócić. No to jak to? Nasze to pieniądze są? Ale jak je wypłacimy, to będziemy musieli zwrócić? No oczywiście, że nie nasze, tylko banku te pieniądze będą i do banku będziemy musieli je zwracać. Czy tam do instytucji finansowej, która będzie dla nas, ale z obowiązku
narzuconego nam przez miłościwie nas opodatkowujący rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie nam tymi zarządzać. Gdyby to były nasze pieniądze, to byśmy je sobie wypłacili, wzięli, nasze, do widzenia. Natomiast jeśli musimy te pieniądze zwrócić, to znaczy, że one należą do tego, komu je zwracamy. Będzie jeszcze drugi powód, dla którego będziemy mogli wcześniej ruszyć te pieniądze zgromadzone w ramach PPK. Będzie to sytuacja, w której ciężko zachorujemy my lub nasze dziecko. Wtedy na leczenie będziemy mogli te pieniądze wypłacić, czyli tutaj rozumiem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznaje, że służba zdrowia jest niewydolna jak cholera i niestety... Tak, a propos... niewydolności służby zdrowia. I za co będzie potrzebna pieniądze dodatkowe na prywatną i wtedy, uwaga, no wtedy dobry pan już nie każe nam tych pieniędzy zwracać, no bo jak już pójdzie na leczenie dzieciaka, no to okej. Okay. Politykę prorodzinna, sami rozumiecie, nie? Także tutaj jest, że się tak wyrażę, bym powiedział... takie. Także znowu to są nie nasze pieniądze i tutaj jest taki zasadniczy powód, dla którego te PPK są bardzo wątpliwe, no bo jakby to ładnie powiedzieć, OFE też miały być nasze, OFE też miały nam dostarczyć, zapewnić dostatnią przyszłość, coś koło 20 lat minęło i wszystkie pieniądze z OFE trafił szlak i zmieniły się w jakieś zapisy na kontach. Wszystko jedno, czy prowadzonych przez instytucje finansowe, czy prowadzonych przez ZUS. Nie mamy tych pieniędzy, a do czasu, gdy przejdziemy na emeryturę, jeszcze różne rzeczy mogą się z nimi stać. Tak samo tutaj. Przez te kilkadziesiąt lat, które czekają nas do przejścia na emeryturę w ramach PPK, różne rzeczy z tymi pieniędzmi mogą się stać. To jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak się wczytamy tak bardziej dokładnie w ten kalkulator, no to wychodzi, że tam mamy bardzo... że się tak wyrażę, bardzo poważną liczbę założeń i jak w to wszystko się wczytamy, to nie wychodzi już tak fajnie. Po pierwsze, kwota, na przykład ta kwota 3000, która tutaj była podana, bo to jest taka typowa kwota, to jest typowa kwota ta zarobków Polaka, to jest 3000 zł brutto. I te składki będą podciągane, odciągane od strony od kwoty brutto, czyli 2% od kwoty brutto. Ale przecież my nie dostajemy kwoty brutto na rękę, tylko 3000 brutto to jest jakieś 200 z groszami na rękę. No to wiecie, jak zarabiasz 200 i jeszcze ci mają zabrać 60 zł, to już jest dużo. Jak zarabiasz koło 2100 zł na rękę. No ja przypominam, że w TVN-ie wypowiadają się nauczyciele o swoich zarobkach. Oni wszyscy mówią netto i nauczyciele zwykle zarabiają coś koło dwóch... Ci których TVN wybiera do rozmów. No oni tak mówią o pensjach zwykle między 2400 a 3800 na rękę. I to są niegodne pensje. Według TVN-u. Ja nie wnikam, czy one są godne, czy niegodne. Zwracam tutaj uwagę, że taka pensja, którą tutaj uznano do tych obliczeń, twierdzą, że to jest typowa pensja Polaka, 3000 zł brutto, to jest 2 z hakiem na rękę. I wtedy te 60 zł to już jest dużo. To już, to nie jest, to jest 2% kwoty brutto, ale to jest znacznie więcej niż 2% kwoty netto. I to co miesiąc będą tobie zabierać. Kolejna rzecz, to już powiedziałem, możesz zabrać te wszystkie pieniądze, jak osiągniesz wiek emerytalny, możesz zabrać te pieniądze sobie od razu, tylko że jeżeli zabierzesz te wszystkie pieniądze od razu, sobie weźmiesz, to zapłacisz 19% podatku od zysków kapitałowych. I to mi się wydaje co najmniej świństwo, ponieważ te 19% będzie płatne również od wkładu. Czyli włożysz ten system, powiedzmy 33 tysiące, ileś ci tam nabije procentów, no to potem, jak to wszystko wypłacasz, co ci tam wyszło, czyli ten kapitał razem z procentami, to 19% płacisz również od wkładu. Jeżeli im później wejdziesz do tego systemu, tym większa część pieniędzy w tym systemie będzie pochodziła od swoich składek, a nie od procentów, bo będziesz krócej w tym systemie, prawda?
W związku z tym zapłacisz tak naprawdę podatek nie tyle od zysków, co od oszczędności. Brawo twojej pazerności. O miłościwie nas opodatkujący rządzie prawa i sprawiedliwości. Kolejna rzecz to to, czego się nam nie mówi bardzo jasno, to to, że te kwoty są estymowane, czyli prognozowane, czyli ten kalkulator tylko zakłada, że tak będzie. I dla tej prognozy, że 30 lat oszczędzasz, czy że masz 30 lat, oszczędzasz do 60 i zarabiasz 3000 zł, o czym od razu nie jesteśmy informowani, tylko tam dopiero troszeczkę niżej, jest po pierwsze zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania 3,5%. Kochani moi, nie wiem, jakoś nie wydaje mi się. Znaczy inaczej, tutaj jest założenie, że te instytucje finansowe, które będą zarabiać dzięki naszym pieniądzom, nam dadzą 3,5% rocznie. Biorąc pod uwagę, że w tej chwili taka typowa lokata to jest około 0,5% do 1,5%, w zależności od tego, jaka to lokata, to śmiem wątpić. I teraz tak, ktoś powie: Krzyśku, ale to są profesjonalne instytucje finansowe, dlaczego ty tak brzydko o nich mówisz? No bo ja już mam prawie 40 i ja już swoje pamiętam. Pamiętam, jak były te OFE, które też nam mówiły, ile to one dla nas nie zarobią dzięki pomnażaniu naszych pieniędzy. I rzeczywiście, przez jakiś czas, jak była hossa na giełdzie, to im całkiem dobrze szło. Tylko że potem przyszła bessa na tej giełdzie i one traciły nasze pieniądze. Trzymając pieniądze w OFE, traciliśmy je. Mieli ujemny przyrost, czyli zabierali nam nasze pieniądze, rozumiecie? I bardzo podobnie było z funduszami inwestycyjnymi i wieloma innymi rzeczami. W związku z tym nie wierzę w to. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Druga tutaj zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat 2,75. Też nie wiem, skąd oni to wzięli. Wiecie, prognozowanie, jakie będą stopy zwrotu za 30 lat, to jest mniej więcej tak jak prognozowanie, umę to w ten sposób. 30 lat temu, no to Polska była na granicy końca PRL-u. Żebyście sobie uzmysłowili, jak długo to jest 30 lat, nie? Bo 30 lat temu to był 89. Super, nie? No i całkowity roczny wzrost wynagrodzenia 2,8. Czyli tutaj zagłoszona jest, że będziemy o 2,8 mieli wzrost wynagrodzenia, czyli te 3000 to zarabiamy tylko w pierwszym roku, w drugim już będziemy mieli więcej, więcej, więcej i jeszcze raz więcej, czyli wystarczy, że nie dostaniemy podwyżek i dupa. Teraz co idzie dalej? Dalej tutaj nam się bardzo ładnie chwali, tutaj ta tabelka, że my wpłacimy tylko 33 166, jeśli przy tym założeniu, o których mówiłem, że my wpłacimy tylko 33 166 zł, a na naszym koncie oszczędności to będzie aż 108 887 zł, czyli opłaca się, no kurde. Płacimy trochę ponad 3 dychy, a będziemy mieli ponad 100 tysięcy, przecież to jest majątek, opyla się. No nie do końca. Ponieważ, kochani, do tych 33 116 zł system bankowy dostanie jeszcze przy tej symulacji prawie 25 tysięcy naszego pracodawcy, a nie oszukujmy się. Nasz pracodawca jak ma, patrzy, ile my go kosztujemy. I jemu jest trochę tak naprawdę wszystko jedno, czy zapłaci nam, czy w formie różnych danin i składek. Czyli to jest nasze 24 tysiące. Czy tam 25, czy tu już nam się robi 58 tysięcy. No i jeszcze do tego, rząd się dołoży 7500, czyli 58 to jest jakieś 65 tysięcy, jeśli dobrze policzyłem. I czyli w tym wypadku wychodzi tylko coś koło 40 tysięcy wypracowanych przez system instytucji finansowych i to przy i tak, moim zdaniem, niemożliwych do osiągnięcia założeniach przez 30 lat. No to jest brednia, kochani, to się nie opłaca jak cholera. Dlaczego tak mówię? Ponieważ
To fajnie wygląda, jeżeli człowiek sobie nie uświadomi zmiany wartości pieniądza w czasie. Co chcę wam powiedzieć? To, że te 1000 zł, 1039 zł, które dzisiaj wygląda fajnie, za 30 lat to już nie będzie wyglądało fajnie. Okej? Okay? Po prostu jest inflacja, a w związku z inflacją pieniądz traci siłę nabywczą. I teraz tak, nie będę się wam przypominał, jakie ceny były 30 lat temu, bo to był jeszcze PRL, w ogóle straszne dawne czasy. Ja wam przypomnę, jakie ceny były 10 lat temu. Bo akurat 10 lat temu, powiedzmy już tak na poważnie, musiałem... Znaczy, 30 lat temu akurat pamiętam ceny, bo akurat wtedy bardzo, bardzo mocno chodziłem po sklepach, wtedy miałem taki okres w życiu, że mi się nie przelewało, bardzo uważnie patrzyłem na ceny. Kochani moi, 10 lat temu kilogram ziemniaków na bazarku u mnie kosztował między 30 a 40 groszy. Ładnych, dużych ziemniaków, bez chorób, których nie trzeba było tak wiecznie wykraiwać z tych takich czarnych niewiadomoczek. 30 do 40 groszy. Dzisiaj, pomijam fakt, że mojego bazarku dzisiaj już nie ma, ale w markecie, no nawet ostatnio z żoną rozmawiałem przed świętami, że kochana moja żono, nie stać nas na ziemniaki, kupię nam pomarańcze. Moja żona zaczęła się śmiać. Krzysiek, co ty pierdzielisz? Jak to kupisz nam pomarańcze, bo nie stać nas na ziemniaki? No kupujesz luksusowe owoce, pomarańcze, no to jak to? A ja mówię to nie zupełnie serio. Anka, ziemniaki są za 2 kilo za 7 zł, a pomarańcze są za 2 kilo za 5 zł. I w tym momencie moja żona tak, Krzysiek, co poszło nie tak z naszą gospodarką? Jak pomarańcze, które hen gdzieś daleko sobie rosną, muszą być tutaj przywożone, są droższe od ziemniaków. Nie polskich ziemniaków, bo tylko w Polsce sprzedawanych, bo to nie były polskie ziemniaki. I tak jest, kochani, ze wszystkim. 10 lat temu, kochani, cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie w dobrej dzielnicy to było około 2000 zł. Dzisiaj około 8000 zł. W dobrej dzielnicy. Oczywiście to jest średnio, wiadomo, że są mieszkania lepsze i gorsze, mówię średnio, nie? 4 razy drożej. Ziemniak? 5 razy drożej. Czyli te 1000 zł za 30 lat, to liczcie tak, że będzie warte tyle, co 200 zł dzisiaj. I w tym momencie to całkowicie widzicie, ta gra jest niewarta świeczki. Moim zdaniem, takie jest moje zdanie. Ja oczywiście nikogo nie odżegnuję od tych pracowniczych planów emerytalnych, wręcz przeciwnie. Uważam, że nie wolno, nie należy i tak dalej. Przeczytajcie sobie kodeks, będziecie wiedzieć, dlaczego musiałem to powiedzieć. Niemniej jednak powiem tyle, że dla mnie to wcale nie jest program pracowniczych, że to nie są pracownicze plany kapitałowe, tylko moim zdaniem to są bankierskie plany kapitałowe. Jedyną jakby grupą, która na tym bezsprzecznie zyska, to są bankierzy, instytucje finansowe. Jedyną grupą, która na tym bezsprzecznie straci, to są pracodawcy, bo będą musieli dodatkowe obciążenie ponosić. A to, czy ty, pracowniku, uznasz, że na tym zyskasz, czy stracisz, wybór należy do ciebie. Ja ci powiedziałem tylko, jakie są fakty. A jeżeli uważasz, że należy mi się za to łapka w górę, miły komentarz, żeby ten vlog dotarł do jak największej liczby osób, to ja ci bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. A jeżeli wyłączasz dla mnie adblocka, że mógł sobie zarobić parę groszy na mojej pracy i na przykład odkładać na emeryturę, to kłaniam ci się bardzo, bardzo nisko.